Bardzo serdecznie, z tej strony Adix i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Wiem, że nie było dwa dni odcinka, ale no wiecie, jednak mam trochę sprawdzianów w tym tygodniu. Muszę się trochę pouczyć, więc wiecie. Ale dzisiaj jest odcinek, dzisiaj będzie recenzja tego oto magazynu LEGO Star Wars. Mam dzisiaj do nagrania dużo recenzji, więc będzie jej tylko jedna. Jest to właśnie taki magazyn. Nie pytajcie, czemu to jest otwarte. Jak to kupiłem, to chyba było takie otwarte i nie zauważyłem tego. Ale spokojnie, wszystko tutaj jest. Wszystkie dodatki tutaj są. Więc nic nie wypadło, tylko po prostu było otwarte. Kosztował on 14,59, czyli standardowa cena. Jest to numer 11 na rok 2020. I jest tutaj dodatek Myśliwiec Taj Wiecznych Sithów. Więc nawet fajny. Więc ja już tutaj to folię zdejmę i ją wywalę. I tak, mamy tutaj nasz dodatek, temu się przyjrzymy potem. I dodatkom w ogóle wszystkim też się przyjrzymy potem. Teraz wejdźmy do tego, zobaczmy sobie to. Mamy tutaj jakąś, to jest zestaw, ale tu mamy dawno, dawno temu. Spis treści. W ogóle tutaj jakiś mamy komiks Vader w przebraniu, w ogóle tutaj jak śmiesznie on wygląda, ja nie mogę, jak to śmiesznie wygląda, może być ciekawy ten komiks, więc sobie go przeczytam. No mamy komiks, jakąś łamigłówkę, dalej komiks, tu nasz komiks się kończy i mamy plakat, ten mi się bardzo podoba, jak go zobaczyłem na okładce, ten mi się bardzo podoba, ładny jest. I tutaj mamy jakieś jeszcze naklejki, czyli tam jakąś reklamę. Dalej mamy kolejne jakieś labirynty, czyli jakieś łamigłówki. Tutaj mamy zestaw. Ten to jest myśliwiec Poego Damerona. Jezu. Mamy tutaj Poe Dameron, Janaha, czy jak to się czyta, Rycerz Ren i Artuditu. Fajne figurki. Zestaw ma 761 elementów, czyli spory. No i pewnie też sporo kosztuje. No więc właśnie. Dalej mamy jak zwykle. Aha, jeszcze jakieś łamigłówki. Instrukcje budowy. Jakiś rozwój myśliwców, czyli coś tam o myśliwcach pewnie. Dalej mamy jakiś krótki komiks. Jest to komiks Mroczne Czasy. Okej, okay, taki krótki. Tutaj jakieś jeszcze rysunki fanów. I za pośrednictwem numeru, w którym będzie Luke Skywalker z mieczem świetnym plus blasterem. Fajnie, bo ja kiedyś już był Luke Skywalker, ale w innym przebraniu, takie statuinne przebrania, ja po prostu ten magazyn ominę, więc pewnie go zakupię, więc będzie fajnie, bo wtedy jeszcze tak notorycznie nie zbierałem tych magazynów, więc fajnie, na pewno sobie to zakupię. Dalej mamy. No i na koniec mamy jakąś reklamę tego Jurassic World. No i co? Aha, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, bo mamy już 81 subów. Naprawdę dziękuję za tą 81 subskrypcji. Wbijamy naprawdę 100 subskrypcji, więc naprawdę wbijcie te 100 subów. Będzie Q&A special, Q&A 2. Może jeszcze jakaś specjalna animacja albo coś takiego, nie wiem. Nad animacją pewnie będę musiał trochę popracować. Naprawdę wbijamy 100 subów, więc subskrybujcie kanał. No i co? Ja już przechodzę do dodatków. A może zostawmy sobie tutaj. Przejdźmy do tej karty, której jest tutaj Yoda kontra Imperator Palpatine. Karta limitowana. No fajna karta. Z tyłu mamy oczywiście Star Wars. Przejdźmy też do tych naklejek, które tutaj mieliśmy. Zobaczymy, co nam się trafi. Dobra, zobaczmy. Zobaczymy zaraz, co tam. Ojej, już wyjąłem prawie samą specjalną. No, jestem najlepszą, zostawię na koniec, słuchajcie. Nie może być tak, że najlepsza naklejka pójdzie na sam ten. Zobaczymy, czy coś mi się trafiło z powtórek. A więc tak, pierwsza taka, czyli ten takie puzzlowe. Drugie takie też puzzlowe. Trzeci taki Jar Jar Binks. Taki, nie wiem, czy ona mi się... Nie, to chyba nie jest powtórka. I taki Anakin Skywalker. Fajna karta. Żadna powtórka na razie, więc bardzo fajnie, cieszę się. No i co, ja już w speedbuildu raczej nie będzie, więc ja to już widzimy się, jak ja już to złożę. No już słuchajcie, ja skończyłem to składać, nasz dodatek, a tak się właśnie prezentuje ten TIE Fighter. Jest on fajnie zrobiony, nawet mi się podoba.
Mam tutaj, tak jak już mówiłem na początku, 37 elementów. Kolorystyka jest tutaj czarna, głównie czarna, siwa. No i są tutaj takie pojedyncze, tutaj jak widać, elementy czerwone. Mi się podoba, jest naprawdę fajna to konstrukcja. Fajnie zrobiona. Kolorystyka też dobrze dobrana. Co tu więcej mogę o tym powiedzieć? Że po prostu jak na odzorowanie tego z filmu jest nawet ok. Czy jakieś minusy? Moim zdaniem, że no, jak widzimy, nie możemy go położyć tak, tylko musi on stać tak. Teraz i tak, o, tak teraz. Więc jak już to przydałaby się jakaś podstawka, ale no już nie wymagajmy wiele, chociaż podstawkę można to sobie jakąś można i sknocić, ponieważ mamy tutaj jeszcze taki otwór na podstawkę. Czy też tu, czy tu. Więc podstawkę można jakąś schodzić, ale gdyby była to, to też by się lepiej po prostu prezentowało na półce. No jest to taki jedyny minus. Ogólnie dodatek jest fajny. Dodatki w sumie, już to podsumowując. Dodatki są naprawdę fajne. Gazeta jest fajna. No i co, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli nie wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bo tak już mówiłem na początku bardziej w środku, że lecimy po te 100 subskrypcji, więc zostawcie łapkę w górę i subika. No i co, widzimy się już chyba jutro, odcinek będzie, więc trzymajcie się, cześć!